Znajdujemy się na premierze filmu Miłość, seks i pandemia. Czy ty jesteś gotowy zobaczyć swoją żonę na wielkim ekranie? Tak, jestem gotowy. A ty się stresujesz tym? Wiesz co, znaczy, no, wiem, że Małgosia na pewno ma tutaj, jak każdy, kto pierwszy raz ogląda siebie na dużym ekranie, na pewno jakieś emocje nią targają i mam nadzieję, że będzie zadowolona, wiesz, ja zawsze będę ją wspierał, tak jak ona wspiera mnie w moich projektach i w różnych sytuacjach, które się dzieją w moim życiu. Pojawiła się w jednym świecie, zagrała, no, została rzucona na głęboką wodę w filmie, no, na pewno spektakularnego reżysera, jakim jest Pachter Wega. Otrzymała bardzo dużą pomoc na planie od niego, od aktorek, czy od Ani Muchy, czy od Zosi Zborowskiej, od Wojtka Sikory, również mojego kolegi. O, jesteś, kochanie, szukałem cię już. Także generalnie jestem gotowy na to, co... Pytają, Pisiuniu. No, ukrywam, też musiałem parę razy odpowiedzieć. Naprawdę? Jak sobie z tym poradzę? No właśnie, ja też. Ja powiedziałam, że mam nadzieję, że wyjdziemy z kina razem, ale nie mam wątpliwości, że tak będzie. Ja Małgosię na ten temat już przemaglowałam. Że wyjdziemy razem, w sensie po tym, co zobaczę, że moglibyśmy tak być osobno? Nie, może nie, no nie wiem. Nie, wyjdziemy razem na pewno.